Szanowni Państwo, śpiewamy w katedrze w wielu miejscach w Polsce Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Są różne tego przyczyny, ale wierzę, że jakkolwiek byśmy je pojmowali, już niedługo będziemy wszyscy, tak jak kiedyś śpiewali, pobłogosław Panie. Polska się zmienia. Polska się zmienia. I przed nami jeszcze jeden, ale bardzo ważny, decydujący, wielki wysiłek. Musimy odrzucić wszelki triumfalizm, wszelkie przekonanie, że już się stało. Nie stało się. Jest za nami ważne, bardzo ważne zwycięstwo, ale przed nami praca, praca i jeszcze raz praca. Praca, która ma Polskę naprawdę zmienić, a mówiąc dokładnie, dać szansę na zmianę. Dać szansę na zmianę, która uczyni z naszego narodu prawdziwą wspólnotę. Wspólnotę, w której nikt nie będzie miał wątpliwości, że żyje w wolnym państwie, że jesteśmy wolnym narodem, że mamy ojczyznę, która liczy się w Europie, która ma poczucie godności i która potrafi na innych wymusić, by to poczucie godności szanowali. Jeśli mówię o tym 63 miesiące po katastrofie smoleńskiej, to dlatego, że ta tragedia obok wielu innych aspektów miała także i ten odnoszący się do polskiej godności. Była wielkim atakiem na polską godność, a dokładnie było atakiem na polską godność to wszystko, co działo się po niej. Musimy to zmienić, ale może to zmienić tylko nowa władza. Mogą to zmienić ludzie, dla których prawda jest ważna, którzy uważają, że musimy do niej dojść i którzy są przeświadczeni, że trzeba oddać hołd tym, którzy zginęli. My to czynimy regularnie, co miesiąc. Bardzo wielu Polaków czyni to w wielu miejscach naszego kraju. Są już setki miejsc upamiętnień, różnego rodzaju pomników, tablic, ale te pomniki muszą stanąć także tutaj, w tym miejscu. Muszą być i upamiętnieniem, i tym, co przyczyni się właśnie do odzyskania godności, do budowy szacunku, szacunku nas samych, do nas samych i szacunku innych do nas. Pamiętajmy, powtórzę to jeszcze raz, to jeszcze przed nami. Musimy pracować, mobilizować się, pracować i znów się mobilizować. Musimy pamiętać, że jedno zwycięstwo, choć bardzo ważne, nie wystarczy. Musimy zwyciężyć ostatecznie. Musimy któregoś, mam nadzieję, nieodległego dnia przyjść tutaj i powiedzieć: zwyciężyliśmy.